Tegoroczna Noc Muzeów odbywa się zarówno w siedzibie głównej przy Mickiewicza 23, jak i w Filii Piaski. Rozpoczęliśmy o godzinie 18 w Filii Piaski, myślę, że dość ciekawym programem, mianowicie chętni mogli wstąpić do Legionów Polskich, czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Kozienic zainscenizowała, jak wyglądało przyjęcie do punktu poborowego do Legionów Polskich, jakie trzeba było spełnić procedury, jakie badania, jak wreszcie wyglądały elementy podstawowej musztry. I myślę, że to będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem. Natomiast również zaprezentowaliśmy samochód BMW z 1930 roku pani Katarzyny Kuligowskiej, oryginalny pojazd właśnie z epoki. Natomiast towarzyszy również Nocy Muzeum w Filii oprowadzanie kuratorskie po wystawie poświęconej stuleciu nazwy Legionowo. To jest, przypomnę, nasza nowa wystawa, na której pokazujemy, skąd się wzięło nasza nazwa naszego miasta. Natomiast w centrali, czyli tutaj przy ulicy Mickiewicza 23, naszą Noc Muzeów rozpoczęliśmy od prelekcji pana Aleksandra Sosny poświęconej Cerkwi Prawosławnej na dawnej pocztówce. Jest on wybitnym kolekcjonerem, znanym kolekcjonerem, filokartystą. Będzie mówił o swoim zbiorze, o swojej kolekcji. Natomiast zostanie ona uzupełniona poprzez wypowiedzi pana Marcina Medyńskiego, który powie o cerkwi prawosławnej w Skarżysku Kamiennej i moją wypowiedzią, gdzie będę mówił o czymś niezwykłym, a mianowicie o cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja, która funkcjonowała na terenie naszych koszar w Legionowie. To jest paradoks, ale pierwszą świątynią na terenie naszego miasta była właśnie cerkiew prawosławna. Poza tym jeszcze staramy się przybliżyć historię miasta poprzez odczyty tematyczne. Będziemy prezentowali naszym mieszkańcom najciekawsze pamiątki, czy to z wystawy archeologicznej, czy to z wystawy miejskiej, czy to wreszcie z wystawy o Sędkiewiczach. Powiemy o liście Sędkiewicza, powiemy o kuciu rogu do picia, o tablicy z getta legionowskiego. Więc myślę, że wiele różnych tematów poruszymy, przedstawimy i mam nadzieję, że to się będzie cieszyło dużym zainteresowaniem. Naszymi partnerami jest m.in. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, które prezentuje wydawnictwo, również Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. I bardzo się cieszę, że pomimo burzy, pomimo oberwania chmury, strasznego oberwania chmury, goście dopisali i właśnie odbywa się prelekcja pana Aleksandra Sosny, myślę, że bardzo ciekawa i że przez całą noc będzie odwiedzić można nasze muzeum z ciekawym, myślę, że programem i myślę, że będzie się cieszyło zainteresowaniem. A na koniec chciałem dodać, że nasza Noc Muzeów się rozpoczęła niezwykle atrakcyjnie dla nas muzealników, ponieważ jeden z mieszkańców, pan Marcin Medyński, podarował naszemu muzeum ten właśnie oto dokument, oryginalny dokument z 1934 roku, w którym to wojewoda Wardeń-Zagórski powołał Stanisława Szelowskiego na wójta Legionowa w 1934 roku. Takiego dokumentu nie mieliśmy, bardzo cenna pamiątka, niezwykła i myślę, że dla nas muzealników to ta noc już jest naprawdę udana.